Dzień dobry, Pani Edyto, niezwykle miło Panią widzieć. Gratuluję udanego występu. Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Ludzie tacy kochani tutaj w tym Łowiczu tak nas przyjęli pięknie, także bardzo dziękuję i pozdrawiam jeszcze raz, bardzo dziękuję. Pani też za każdym razem mnie bardzo przyjemnie i serdecznie wita. W ogóle nie wiem, czy Pani kiedyś to mówiłem, zawsze mam to w głowie, ale nie wiem, czy to powiedziałem, że to w ogóle wielki zaszczyt z Panią rozmawiać. I w związku z tym mam dla Pani taki bardzo praktyczny prezent, który się Pani teraz przyda. Okej. Tu mam od kolegi. Proszę bardzo, to jest dla Pani, niech Pani otworzy, bo tutaj widzowie mogą nie wiedzieć, co to jest. Słuchajcie, jak się okaże, że to jest na przykład guma do rzucia i że albo perfumy. Nie, otwieramy lato, więc ma Pani wachlarz. O, ale jaki piękny kolor. To ja to wezmę. Wow, zobaczcie, jaki ładny. Ale śliczny prezent, bardzo dziękuję. Ja właśnie słyszałem, że dziś było bardzo gorąco, artyści narzekali na to, że jest za ciepło, więc jak zobaczyłem, to mówię, dobra, na pewno się przyda. Dziękuję bardzo, ale super, śliczny w ogóle, bardzo kobiecy. Dobra, mam to już? Już będziemy. Dziękuję. Już się przestraszyłam, że perfumy dostałam, że może brzydko pachnę albo coś. Nie, 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 nie. Pani Edyto, ile jest prawdy w tym, że przed występem nie zagląda Pani do internetu, żeby mieć spokojną duszę? To znaczy, czasami zaglądam, ale tylko dlatego, żeby wrzucić na przykład materiały z prób, ale nie zawsze to robię. Czasami wolę się jakby skoncentrować na docelowym momencie. To zależy od dnia. Czasami jestem taka, że łatwiej mi się skupić na wielu elementach, a czasami potrzebuję się ukierunkować na jeden moment na tego wieczoru, więc tak jak dzisiaj na przykład wrzuciłam kilka rzeczy, bo dzisiaj mnie obudziły konie, więc to było takie niezwykłe, podzieliłam się tym, ale czasami jest tak, że jakby jestem w ogóle nieobecna, żeby się skupić na przykład tak jak w czasie festiwalu, to w ogóle nie umiałabym. Musiałabym komuś oddać social media pod opiekę. Może to zrobię kiedyś, ale na razie tak. No, w każdym razie, ale jeśli chodzi o jakieś tam portale czy coś, to nie czytam. A coś się wydarzyło? Nie, nic się nie wydarzyło, tylko ja bardzo lubię poznawać schemat życia artystów. Wiem, że Pani bardzo dba o swój spokój i zastanawiam się, jak z tym internetem. Czy to jest tak, że Pani się odcina od informacji, żeby mieć czystą głowę i iść na scenę, tak? Przyznam szczerze, że zanim powstały social media, to było więcej uwagi na tym, po co się przyjechało. A dzisiaj trzeba pamiętać o tym, żeby przypomnieć fanom, że już, znaczy powiedzieć, na przykład powitać miasto, powiedzieć, że już jestem, pozdrowić fanów, pozdrowić telewizję, pozdrowić widzów, przypomnieć godziny, bo dużo się dzieje w ogóle w naszych życiach dzisiaj, o wiele więcej niż te 15 lat temu, więc warto przypomnieć, że to właśnie dzisiaj, nie za tydzień, bo wiele razy się zdarzało, że ktoś przeoczył albo coś, więc kiedyś było możliwe większe skupienie jak dziś. To jest trochę to, co Pani ostatnio powiedziała, że kiedyś było więcej muzyki w muzyce. Teraz jest więcej takich rzeczy dookoła, ale tu postawmy kropkę, nie rozdrapujmy tego tematu. Mnie bardzo zastanawia, jakie emocje Pani musi w sobie obudzić, żeby wejść na scenę, bo my nie jesteśmy artystami, my nie stajemy na tej scenie i nie wiemy, jak to jest, bo niektórzy myślą, że to jest tak, że Pani sobie siedzi w kamperze, idzie, śpiewa, a później idzie do domu i sobie idzie spać. Jak to wygląda? Jakie emocje muszą być przed występem? No na przykład dzisiaj nie miałam jakiegoś super dobrego początku dnia z różnych względów i dopiero potem, kiedy poszłam na spacer i spotkałam zwierzęta i sobie chwilkę pobyłam z przyrodą, to się tak jakby przekonwertowałam, ale jak się obudziłam, mimo że bardzo dobrze spałam tutaj, to ponieważ zasnęłam z troskami, nie rozpędziłam tych ciemnych chmur przed snem, to z tymi się obudziłam, bo to tak zawsze, jak się zaśnie, z tym, co się zaśnie, z tym się obudzi. Mogę mówić nieskładnie, bo nie ma tutaj takich warunków, jak rozmawialiśmy, jak była cisza, więc nie mam takiej podzielności uwagi jak dziennikarze. W każdym razie, więc na przykład dzisiaj byłam taka trochę zniechęcona i bałam się, że nie wykrzesam z siebie tyle energii, ile wymagają takie dwa dynamiczne utwory jak Król i Jestem kobietą. Z jednej strony cieszyłam się, że mogę zaśpiewać swój repertuar, z drugiej strony wiedziałam, że potrzebuję dużo więcej energii. Poza tym łatwiej mi jednak występować, kiedy mam muzyków na żywo, niż kiedy mam po prostu tylko produkcję radiową za sobą. No i tak, więc generalnie to, co jest trudne, to to, żeby wygenerować z siebie w naturalny sposób, bo są różne sposoby, widziałam, żeby wygenerować taki naturalny, bardzo wysoki poziom energii po to, żeby jak się wchodzi na scenę, żeby nakarmić wszystkich ludzi takim dobrym uśmiechem, życzliwością, dobrą energią, która podprogowo przepływa. To jest trudne. No jak Pani to włącza u siebie? Bo jak się ma trudniejszy dzień, to powiedzmy jest trudniejsze. Jeżeli mam naturalnie dobry nastrój, to po prostu leci jak strzała w ogóle
mogę góry przynosić. Ale dzisiaj miałam taki troszkę gorszy początek dnia i bałam się, że nie dam tyle energii. I mam jej w zasadzie dużo więcej niż dzisiaj miałam na scenie, ale i tak to poszło lepiej niż myślałam, a publiczność mi też jakby wynagrodziła to, że dzisiaj przyjechałam tutaj, bo nie byłam pewna, czy zdążę się przygotować, bo w sumie zaraz po Opolu przyszło to zaproszenie, to jest troszkę mało dla mnie czasu, taki krótki okres. Ale udało się, więc bardzo kochani ludzie, to mi tak, wiecie, dało mi taki balsam na serce, jest okej. Także a jak dobrze. Pani włącza tę energię? Bo dzisiaj nie było, jak pani ją włączyła? Tym spacerem się to włączyło i co jeszcze? Najpierw ten czas takiej, powiedzmy, takiego, takiej przestrzeni universe and I, czyli z przyrodą, bo ona zawsze energetyzuje drzewa, przyroda, no wszystko to, co, z czego pochodzimy, co, jest, co tutaj było przed nami i zostanie po nas, to jest takie najbardziej naturalnie, organicznie, bardzo energetyczne, wszystko elektromagnetyczne, więc wystarczy się poprzytulać do drzew, pobić trochę z taką przyrodą, która nie rani nigdy. A potem już jakby zmobilizowałam, że muszę się skoncentrować. Zimny prysznic, to też pomaga. Taki, nie robiłam dzisiaj takiego super lodowatego, ale dosyć zimny. A potem już przyjechała ekipa i już wszyscy byliśmy razem, więc było bardzo fajnie. To ludzie mi też, moja ekipa mi zawsze też daje energię. No nie zawsze, zależy w jakim jestem składzie, ale najczęściej. I potem już jak słyszałam ludzi, że czekają, to już potem super. Pani Edyty, ja bym chciała wrócić do Pani Instastory świątecznego. Była Pani w górach, jeździła sobie taksówką, ale kościoły były zamykane. Ja ostatnio się odbiłem właśnie od zamkniętego kościoła i mi się przypomniało i zapisałem sobie na listę, żeby z Panią o tym porozmawiać. Co Pani sądzi, że świątynie są zamknięte? Marylka wychodzi, słyszycie to? Marylka wychodzi! Dzisiaj w ogóle się, przepraszam, zmienię temat na sekundę, bo dzisiaj się spotkałyśmy z Panią Marylą. Jeszcze raz, kolejny raz i byłyśmy podobnie ubrane i już stwierdziłyśmy, że już mamy taki podobny przelot energetyczny, że bez ustalania ubrałyśmy się w tę samą paletę kolorów. Ona zresztą poprosiła o zdjęcie, jest na Instagramie. Jakie było pytanie, Sorki? Co Pani sądzi o tym, że kościoły są zamknięte, bo Pani się odbiła, pocałowała klamkę. Tak, były wszystkie zamknięte, to było dosyć dziwne, ale wiecie co, nie chce mi się chyba dzisiaj o kościołach rozmawiać. To jest taki gruby temat, długi, nie chcę mówić powierzchownie, bo szkoda czasu. Ja mam zastępcze. Podaję. Zaczynają się wakacje, co będzie Pani robiła w te wakacje? Bardziej praca czy skupienie się na sobie? Pół na pół. Teraz tym koncertem dzisiaj zamknęłam ten pierwszy sezon koncertowy, trochę festiwalowy i w ogóle ten koncert tak jakby wakacyjny. Teraz będę miała chwilę czasu na to, żeby sobie zrobić zaległości, bo mam ich całą masę. Wszędzie, po prostu we wszystkich szufladach, że tak powiem. Papiery, dokumenty, maile, kolejne projekty, mnóstwo rzeczy. I sobie zrobię troszeczkę też odpocznę i potem wracam na sierpień i w sierpniu są kolejne koncerty, bardzo fajne. A w listopadzie... chyba będę miała koncert w Londynie. Dosłownie niedługo będą szczegóły na ten temat, więc... To jak pojawią się szczegóły odnośnie koncertu w Londynie, to na pewno sobie o tym porozmawiamy. A ile ma Pani miejsc w Polsce, żeby sobie odpocząć tak spokojnie? Czy Polska to jest dobre miejsce do odpoczywania dla osoby, która jest znana każdemu? Że nawet jak idzie Pani tyłem, to wiadomo, że to jest Pani. Nie mówię o takich bezludnych miejscach w Polsce, tylko o takich publicznych, jakichś takich miejscach wakacyjnych. Szczerze, ogólnie chyba tylko dwa mam miejsca takie i to jest kawał drogi. Na północ albo na południe. Przepiękne miejsca, no jednym z nich są góry. Teraz niedawno, w zeszłym roku odkryłam też taką przepiękną miejscowość, godzinę za Gdynią. To już są chyba wtedy, już nie jest Pomorze, tylko chyba Kaszuby, nie pamiętam dokładnie. Może mylę. W każdym razie tam jest przepięknie. To tam sobie mogę nawet prawie na golaska chodzić. A lubi Pani to? Bardzo lubię. No i mamy już wywiad ustawiony, Pani Edyto. Mamy wywiad ustawiony. W takim mnie rozpoznają tylko bez ubrania. Jak się ubiorę, mówię, what? Who are you? A co tam jest takiego, że akurat może Pani odpocząć? Tam jest... Dlaczego? Ja zapytam Pana, co tam takiego jest tutaj na gości? Nie, ja nie wchodzę na takie niebezpieczne tematy, mam tylko jeszcze jeden temat, ale to dlaczego akurat tam? To znaczy po prostu, tak powiem uczciwie, te dwa miejsca, czyli góry, wysoko bardzo w górach i właśnie tam bliżej północy Polski, udało mi się znaleźć takie miejsca, gdzie ludzie szybko przyzwyczaili się do mnie i też bardzo szanują moją prywatność. Nigdy nie nadużywają tej
tego, że wracam. Nie daje mi czegoś takiego, że jak już wrócę szósty raz, to już znaczy, że można jakby odebrać mi tą taką maleńką przestrzeń intymności. Bardzo to szanują i to jest bardzo rzadkie. Bardzo, bardzo rzadkie, więc ja się po prostu w tych dwóch miejscach czuję jak w domu. A ma Pani problem z postawieniem takiej granicy? Jak ludzie do Pani podchodzą i chcą zdjęcie? Znając Panią, Pani tego nie potrafi robić, znaczy tak nie wiem, ale wydaje mi się, że Pani by z każdym chciała. To znaczy nie lubię odmawiać zdjęć i autografów, tylko że czasem ludzie podchodzą, kiedy jem posiłek, który na przykład jest pierwszym posiłkiem w ciągu dnia, po na przykład 8 godzinach, kiedy jestem bardzo głodna. Rzadko zdarza się, żeby ktoś poczekał, spotkał mnie, poczekał aż zdjęcie. Dopiero jak płacę, to podchodzi. Nie chciałem przeszkadzać, chciałem, żeby pani spokojnie zjadła, czy mogę prosić o zdjęcie. To się rzadko zdarza, ale się zdarza. Z zasady, jak gdziekolwiek wychodzę na zewnątrz, z pokoju hotelowego, gdziekolwiek, jakby liczę się z tymi spotkaniami. Lubię te spotkania, chyba że właśnie jem albo... No, niestety zdarza się, że ludzie, jak się zatrzymam na przykład na stacji, żeby pójść do toalety, potrafią za mną pójść do toalety i stać pod drzwiami. Śmieszne dla mnie z boku, jak pani to opowiada, ale krępujące. Tak, bardzo rzadko. Czasami jest tak, ja to staram się rozumieć, że dla wielu ludzi to jest taka wyjątkowa dla nich, może pierwsza po wielu latach oczekiwań, sytuacja, że mogą mnie spotkać gdzieś na spacerze. I to jest naturalna taka radość, tylko że nie zawsze mam ten moment, że mogę sobie po prostu z kimś porozmawiać, pobiesiadować. Chociaż ostatnio poznałam taką bardzo miłą panią, która podeszła do mnie, jak jadłam. Powiedziałam, wie pani co, ja muszę najpierw zjeść. Jeżeli pani chce poczekać, ma pani czas, to oczywiście podejdę potem. I była tak uprzejma, że nawet dosiadłam się do niej i siedziałyśmy pół godziny same i rozmawiałyśmy sobie o różnych rzeczach. Też tak. Zdarza się po prostu, że ludzie są tak subtelni, tak nienachalni, że ja poczuję komfort, że mogę sobie z kimś po prostu dłużej porozmawiać, że to nie jest zamknięta konwersacja tylko o zdjęciu i autografie, tylko po prostu, że można sobie po prostu porozmawiać, wymienić się poglądami. To już tak kończąc naszą rozmowę, czy jest Pani zadowolona ze swojego poziomu asertywności? Jest to lepszy poziom niż wiele lat temu, ale... O. Myślę, że brakuje mi tak jeszcze ze 25%. No to ja tych 25% Pani życzę. Mam ostatnie pytanie. Jest Pani zdeklarowaną singielką. Jakie widzi Pani plusy tego wszystkiego? Same plusy. Uwielbiam być niezależna. Uwielbiam być decyzyjna. To daje mi wolność. Oczywiście liczę się w różnych sytuacjach, kiedy jestem z ludźmi, tak jak z ekipą czy z moim synem, w różnych okolicznościach. To nie jest tak, że wszystko jest po mojemu. Jeżeli jestem w różnych okolicznościach, tak jak byłam z przyjaciółmi ostatnio, to naturalnie dostrajam się do sytuacji i staram się być jakby częścią kompozycji danej chwili. Natomiast na co dzień uwielbiam to, że robię to, co chcę. Nie oddam tego za żadne skarby. Nie wiem, czy spotkałabym mężczyznę, który akceptowałby to w pełni, nie próbując mi odebrać tej przestrzeni i nie chciałabym, nie, znaczy do tego, co zbudowałam w tym komforcie, w tej przestrzeni, nie jest mi potrzebne nic poza zdrowiem. Czyli Pani jest królową, która daje sobie radę sama. No daje sobie radę sama. Znaczy, uwielbiam tą wolność, naprawdę. Wiele razy przez moje dzieciństwo miałam taki naturalny tryb podporządkowywania się poza sceną. Scena jest to mój taki naturalny, taki akwarium, gdzie się poruszam naturalnie. Natomiast poza sceną zawsze byłam takim w relacjach, takim trochę podnóżkiem. Sama pozwalałam na to, a nie, już nie. Więc teraz zwiedzanie świata samodzielnie jest niezwykłe, można poznać wielu ludzi, na chwilę się z nimi zaprzyjaźnić, połączyć jakieś momenty, a potem się idzie dalej. Uważam, że jest tyle piękna na świecie, że nie musimy z kimś iść cały czas kurczowo trzymając się za rękę, żeby podziwiać świat i się rozkoszować z nim. To jest taki stereotyp, ale są ludzie, ja oczywiście z tego nie kpię, bo są ludzie, którzy nie potrafią być sami, nie potrafią i potrafią być w relacji bardzo toksycznej tylko dlatego, że boją się być sami. Ale też miłość się popsuła ostatnio. Miłość?
relacja miłości, ale to jest na tak długą rozmowę, panie edytorze, ja tu postawię kropkę, ale ja to zauważyłem, że miłość się bardzo popsuła, nie jest taka jak w latach 80., tylko teraz ta miłość jest taka nowoczesna i nie każdy się na nią godzi. Bo to nie jest miłość, ludzie sobie tak, myślę, że to jest bardziej wygoda, krótkie fajerwerki, gry, rozrywka, to jest traktowane w takiej kategorii, że relacja z kimś to może być taka chwilowa rozrywka. A co się potem komu stanie w sercu, to już nie? To się wszystko podciąga do miłości. Dziękuję bardzo, bo jak zaczniemy ten temat, to pani Edyto, będziemy stać tu do trzeciej nad ranem, a niech pani sobie odpocznie, bo no niby parę minut na scenie, ale jednak pewnie organizm jest zmęczony. To znaczy dzisiaj jakoś tak lżej, bardziej się chyba bałam tych festiwali ostatnich, a teraz już tak bardziej okej. Może dlatego, że wiem, że już od jutra mogę po prostu, powiem szczerze, ja jestem taka po prostu małpa, nie zmywam makijażu. Powinno się zmywać makijaż po koncercie, a czasem dlatego, że mi się podobają te makijaże, czasami z wygody, czasami ze zmęczenia, nie zmywam ich. I potem co się dzieje? Następnego dnia jeszcze okej, ale potem wieczorem już nic się nie klei do tej buzi. Więc mam zmęczoną skórę, więc muszę po prostu tak tylko zdjąć to wszystko teraz na parę tygodni. Tylko olejek na buźkę, praca i no. No i proszę się wachlować, bo będzie gorące. Dziękujemy bardzo, życzymy wszystkim wszystkiego dobrego. No i jasności, jasności. Tak, świetlistych myśli, działań. Zróbcie sobie takie ćwiczenie, to jest dla niektórych nie do przeskoczenia, ale dla wielu jest. Postanówcie sobie najpierw jeden dzień, a potem tydzień, a potem miesiąc, że nie powiecie niczego negatywnego przeciwko komukolwiek, a szczególnie przeciwko samemu sobie. Good luck. No i kto przyjmuje to wyzwanie, dajcie znać. Cześć. Cześć.